Najlepsze aparaty i potężna specyfikacja. Wybraliśmy dla Was 5 najbardziej prestiżowych smartfonów, które premierę w Polsce miały albo będą mieć w 2019 roku. Sprawdźmy, co można dostać za naprawdę grube pieniądze. Zacznijmy od modelu Oppo. Oppo Find X to telefon, który premierę co prawda na świecie miał w zeszłym roku, jednak w Polsce pojawił się dopiero w 2019, a jest bez wątpienia telefonem bardzo ładnym. Jeżeli chodzi o design, jest to unikatowe rozwiązanie, nie znajdziecie podobnego telefonu, także z tego powodu, że zastosowano tutaj mechanicznie wysuwane aparaty. Te mają 20 i 16 megapikseli z przesłoną 2.0, robią dobre zdjęcia, jednak nie jest to poziom całkowicie topowy. Oprócz tego znajdziemy przednią kamerę do selfie, także wysuwaną za pomocą mechanizmu, mającą 25 megapikseli. Tutaj już naprawdę możecie mieć do czynienia z dobrymi zdjęciami do selfie. Co do wydajności, mamy procesor Snapdragon 845, jednostkę z ubiegłego roku z rdzeniami Cryo 385 Silver i Gold, które kręcą się maksymalnie na zegarach 2,7 GHz. Trzeba przyznać, że jest to całkiem wydajny zestaw jak na dziś, jednak w tym roku można znaleźć już mocniejsze zestawy. Do tego dochodzi 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB na pliki użytkownika. Nie znajdziemy tutaj jednak wejścia na kartę microSD, nie znajdziemy także modułu NFC czy bezprzewodowego ładowania, dlatego Oppo znajduje się właśnie tak nisko w naszym zestawieniu, ale ma bardzo dobry ekran 6,42 cala. Matryca AMOLED o rozdzielczości Full HD Plus 2340x1080 pikseli. Szkoda, że nie 2K, bo większość flagowców operuje właśnie takimi rozwiązaniami, ale przez to, że wypełnia ona prawie 94% przedniego panelu, telefon wygląda rewelacyjnie. Jeżeli chcecie coś, co ładnie wygląda, myślę, że Oppo Find X będzie dla Was. Kolejnym ekskluzywnym rozwiązaniem, którego ekskluzywność cenowa niebawem się zmieni, jest LG G8 ThinQ. Telefon, który z pewnością stanieje po premierze, na ten moment jednak jest jednym z droższych urządzeń, a czy warto go kupić? No cóż, być może przekona Was do niego rozwiązanie z Air Motion, czyli dzięki zastosowaniu promieni podczerwieni telefon jest w stanie rozpoznać unikalny układ żył, jakie macie na dłoni i w ten sposób możecie go odblokowywać nawet nie dotykając ekranu. Inną rzeczą, którą możecie zrobić bez dotykania ekranu, to na przykład przełączać się między aplikacjami. To wszystko dzięki zastosowaniu Z-kamery. Kamery, która obsługuje technologię Time of Flight, pozwalającą na mapowanie środowiska w 3D. LG jako jedyny producent zastosował tę kamerę w przedniej części telefonu. Oprócz tego zastosował tam kamerę 8 megapikseli do selfie, która już nie jest tak rewelacyjna. A z tyłu pojawiły się dwa aparaty, 16 megapikseli z przesłoną 1.5 oraz 16 megapikseli z przesłoną 1.9. Pierwsi recenzenci mówią, że nie są to raczej rewelacyjne rozwiązania, ale trzymają poziom. Poziom na pewno będzie trzymał Snapdragon 855 z rdzeniami Cryo 485 Gold, które mogą być taktowane nawet na 2,84 GHz. Do zestawu otrzymamy też 6 GB RAMu LPDDR4X oraz 128 GB na pliki użytkownika rozszerzalne za pomocą karty microSD. Jest to też ładnie wykonany telefon, z przodu i z tyłu mamy szkło, natomiast jego design nie jest jakoś szalenie wyróżniający się spośród innych telefonów. Na plus na pewno to, że aparaty nie odstają z urządzenia. Plusem jest także to, że mamy ekran 6,1 cala OLED w rozdzielczości 3120x1440 pikseli. Jedynym minusem tego ekranu jest notch, który wygląda trochę jak 2018 i niestety nie będzie on dość ładnie komponował się z całym urządzeniem. Poza tym myślę, że ten telefon jest warty uwagi, zwłaszcza gdy stanieje. Kolejny telefon to symbol prestiżu i urządzenie, które jest utożsamiane z wysoką ceną. Mówię o iPhone'ie 10S Max, który kosztuje naprawdę niebagatelne pieniądze, acz oferuje coś w zamian. No trzeba przyznać, że ma tylko dwa aparaty z tyłu urządzenia, jeden z przesłoną 1.8, drugi z przesłoną 2.4, obydwa mające 12 megapikseli. Jednak jak się okazuje, oprogramowanie działa tutaj cuda i możemy robić naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Podobnie z przednią kamerą 7 megapikseli do selfie, ta ma przesłonę zaledwie 2.2. ale radzi sobie zarówno w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i w tych nieco gorszych. Oprócz tego możemy nagrać tutaj wideo w 4K z 60 klatkami na sekundę i naprawdę świetną stabilizacją. System zastosowany w iPhone'ie to iOS w wersji 12.1. W najnowszej wersji pozwala on na rozmowy grupowe wideo z nawet 32 osobami. Oprócz tego możemy stworzyć emoji, które będzie animowane i będzie przedstawiało naszą twarz. Nazywa się to Mimoji, ale też mamy coraz więcej związanych
związanych z produktywnością funkcji, takich jak grupowanie powiadomień, czy także zarządzanie całym urządzeniem. Wydaje się, że system od Apple jest kompletny. Trzeba przyznać, że iPhone XS Max ma naprawdę dobry ekran, jest to 6,5 cala i Super Retina AMOLED. Jest to naprawdę bardzo ładny wyświetlacz, jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, skalibrowany przez Apple, choć wyprodukowany przez innych producentów, to dzięki temu, że Apple przyłożyło swoją rękę do tego, by wszystko na nim ładnie wyglądało. Mamy tutaj dobry obraz, mamy także obsługę trybu HDR, ale jest to też bardzo dobry telefon pod względem wydajności. Obsługuje procesor Apple A12 Bionic, 7-nanometrową jednostkę, której rdzenie kręcą się nawet na 2,49 GHz. Oprócz tego będziemy mieli tutaj 4 GB RAM-u. Wydaje się być mało w porównaniu do konkurencji, jednak dzięki optymalizacji iOS 12.1 nie odczujecie tego braku. Zresztą, jeżeli chcecie kupić iPhone'a, to pewnie wiecie o tym już od dawna. Kto inny chciałby wydać na telefon ponad 5000 zł? Być może 5000 zł na telefon będzie chciał wydać ten, kto zdecyduje się na Huawei P30 Pro. Telefon, który ma zaskakiwać swoimi aparatami, bo oprócz 40 megapikseli z przesłoną 1.6 do tradycyjnych zdjęć, otrzymamy 20 megapikseli z przesłoną 2.2 do zdjęć szerokokątnych. Ale dodatkowo zostaną tutaj zastosowane jeszcze dwie kamery. Jedna, Time of Flight, będzie służyła do mapowania środowiska w 3D, ale najciekawsza będzie czwarta, która pozwoli na 7,8 powiększenia w trybie optycznym i będzie to kamera stosująca system luster, niczym w peryskopie. Pozwoli ona także na 10-krotny zoom hybrydowy, dzięki czemu myślę, że bez problemu będziecie w stanie zrobić sobie zdjęcie księżyca czy obiektu, który znajduje się naprawdę bardzo daleko. Pod względem wydajności będzie to bardzo mocny telefon. Zastosowana zostanie w nim jednostka 7-nanometrowa Kirin 980 z mocnymi rdzeniami, a najmocniejszymi, które potrafią się wykręcić na 2,6 GHz. Oprócz tego dostaniemy tutaj 6 albo 8 GB RAM-u i 128 albo 256 GB na pliki użytkownika, ale będzie można to wszystko zutylizować dzięki bardzo dobremu ekranowi. Ten będzie miał rozdzielczość Full HD Plus 2340x1080 pikseli i rozmiar 6,4 cala. Będzie to ekran OLED, ale tym razem nie będzie go dostarczać LG, które miało problemy z klejem. Tym razem dostarczy je inny producent, tak by unikać problemów, które miały miejsce przy Mate 20 Pro. No i będzie to także ekran zagięty na rogach. Będzie także miał niewielkie ramki u góry i u dołu, a to wszystko dzięki zastosowaniu łezkowego notcha, w którym znajdzie się kamera do selfie 32 megapiksele. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 9.0 i nakładki MIUI w wersji 9.1. Zdania na temat tej nakładki są oczywiście podzielone. Myślę jednak mimo wszystko, że dzięki dużej ilości funkcji spodoba się ona tym, którzy lubią personalizować swój telefon pod własne potrzeby. Po latach podgryzania przez chińskich konkurentów Samsung wreszcie się obudził i wreszcie zaprezentował telefony, które zasługują na miano flagowców pełną gębą. Mówię oczywiście o Samsungach z serii S10, które posiadają rewelacyjne ekrany Infinity O. Zrezygnowano tutaj z tradycyjnego notcha. Zamiast niego mamy oczko niewielkie, w którym mieszczą się aparaty. Oprócz tego są to matryce Dynamic AMOLED o bardzo dobrych kolorach, które pozwalają na świetne odwzorowanie czerni, a to wszystko dzięki obsłudze trybu HDR10. Dodatkowo możemy tutaj skorzystać z dużej przestrzeni, w której mieści się ekran, bo ten wypełnia ponad 86% przedniego panelu. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania, mamy tutaj bardzo wydajny procesor Exynos 9820, który oprócz rdzeni Cortex A55 i A75 posiada także dwa rdzenie Samsungowe Core M4, które zostały stworzone specjalnie przez Samsunga i zoptymalizowane pod ten telefon, a taktowane są na 2,7 GHz. Oprócz tego znajdziemy tutaj 6 albo 8 GB pamięci RAM, i znajdziemy także 128 albo 512 GB na pliki użytkownika i ta pamięć będzie szybką pamięcią UFS 3.0, dzięki czemu będziemy mogli płynniej przełączać się między aplikacjami i plikami. Będziemy tutaj mogli także skorzystać z Wi-Fi 6 oraz LTE kategorii 20, które zagwarantują nam szybką transmisję danych. Aparaty w serii S9 to topowe rozwiązania nie tylko pod względem mechanicznym, ale także i pod względem tego, jakie rozwiązania zaimplementowano w systemie. Mamy tutaj trzy matryce w S10 i S10 Plus, 12 megapikseli z adaptacyjną przesłoną 1.5 do 2.4. Oprócz tego otrzymamy 16 megapikseli do zdjęć szerokokątnych, a także 12 megapikseli pozwalające na dwukrotny bezstratny zoom.
Samsung naprawdę postarał się o to, aby te aparaty miały użycie, bo dzięki takim funkcjom jak bezpośrednie wrzucanie zdjęć na instagramowe story, czy także wyłapywanie jednego koloru i sprawianie, że reszta kadru jest czarno-biała, uzyskujemy naprawdę ciekawe zdjęcia, których nie powstydziliby się profesjonaliści. Podobnie będzie z przednią kamerą 10 megapikseli w S10 i S10e, a także 8 megapikseli pomocnicze w S10 Plus, które pozwala na piękne rozmywanie tła. No i otrzymujemy także bardzo dobry zestaw do kręcenia wideo. Możemy je kręcić w 4K przy 60 klatkach na sekundę z obsługą HDR-u, ale także i ze świetną stabilizacją. Natomiast Samsung postarał się jeszcze w przypadku jednej rzeczy. Chodzi mi oczywiście o rozwiązanie nakładki. One UI to bardzo wygodne rozwiązanie, które jesteśmy w stanie obsłużyć jedną dłonią. No i otrzymujemy tutaj także komplet bardzo przydatnych rozwiązań, takich jak na przykład Mój Safe, gdzie czytnikiem linii papilarnych możemy zablokować dostęp do danych, które znajdują się w telefonie. Swoją drogą, czytnik linii papilarnych w modelu S10 i S10 Plus znajduje się pod ekranem. Jest to rozwiązanie ultrasoniczne, więc nie trzeba podświetlania naszego palca, by móc odblokować ekran. Jest to też nieco szybsze rozwiązanie. Samsung postarał się o to, aby mówić o tym telefonie jako o flagowcu pełną gębą, ponieważ mamy tutaj gniazdko słuchawkowe, którego nie będzie na przykład w modelu P30 Pro. Mamy tutaj także rozwiązanie ładowania zwrotnego, więc możemy nie tylko bezprzewodowo ładować telefon, ale także i bezprzewodowo ładować akcesoria, które do tego telefonu mogą być podłączone za pomocą niskonapięciowego Bluetooth 5.0. Samsung naprawdę postarał się, aby o S10 w tym roku można było mówić jako o flagowcu kompletnym. Jak więc widzicie, w parze z wysoką ceną idzie wysoka jakość i oczywiście można znaleźć telefony, które są równie wydajne, ale tańsze. Natomiast tutaj skupiamy się na urządzeniach, które brylują nie tylko pod względem specyfikacji, ale i także pod względem rozwiązań, jakie znajdują się wewnątrz nich. Jakie jest Wasze zdanie? Czy wydalibyście tak dużo na ekskluzywny i ładnie wyglądający smartfon? Dajcie znać, a ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!